w piątą rocznicę koronacji świętego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej, zgromadzeni na uroczystej odpustowej Eucharystii pod przewodnictwem naszego arcybiskupa Adama, przywołujemy wstawiennictwa naszej możnej patronki i usilnie błagamy: Błogosławiona Matko Kościoła, strzeż w nas ducha swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wołamy tak, bo bez Bożego Ducha nie możemy w pełni zrealizować swego człowieczeństwa. Nie możemy dochować wierności naszemu chrześcijańskiemu i osobistemu powołaniu. Po prostu nie możemy być błogosławionymi, czyli szczęśliwymi na tej ziemi, ale także po śmierci w wieczności. Dlatego uciekając się pod opiekę naszej Królowej prosimy: Błogosławiona Maryjo, przez Ciebie przyszło zbawienie świata, a teraz, gdy pełna chwały radujesz się w Panu, oręduj za nami u Syna. Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Rodzin, Twoje orędownictwo jest nam dziś szczególnie potrzebne. Dlatego, że świat, w którym żyjemy, odchodzi od Boga i szuka szczęścia poza Nim i spełnienia poza Nim, w sobie, w wytworach ludzkich rąk, w obłędnych ideologiach. Jakże mizerne i płytkie, a często zdradliwe i śmiertelnie szkodliwe są światowe propozycje szczęścia. Ale one do tego szczęścia nie prowadzą. Widzimy, jak w zastraszającym tempie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, rośnie liczba nieszczęśliwych, rozczarowanych szukaniem jedynie szczęścia doczesnego, ziemskiego. Najgłębszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest szukanie szczęścia bez Boga, wbrew sumieniu, Bożemu objawieniu, nauce Chrystusowego Kościoła, a więc można powiedzieć po omacku i bez skutku. Jeśli chcemy być szczęśliwymi, a wszyscy chcemy, popatrzmy dziś na nowo na Maryję, błogosławioną Matkę naszego Pana, aby uczyć się, co znaczy być prawdziwie człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym. Uczyńmy to w świetle usłyszanego przed chwilą Bożego Słowa. Błogosławieństwa Maryi nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do błogosławieństwa, jakie otrzymał Abraham u początku szczególnej judeochrześcijańskiej historii zbawienia. To od jego wybrania Bóg zaczął tworzyć nową ludzkość, która będzie cieszyć się Bożym błogosławieństwem. I Abraham jako pierwszy wszedł w Boże błogosławieństwo, gdy odpowiedział na łaskę Bożego wyboru, przyjmując słowo Boga. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Usłyszał słowo nieznanego jeszcze Boga i poszedł za Nim. Drogą, która go prowadziła, było słowo i jego wielkie zaufanie, ufność do Boga, że to słowo, które usłyszał, się spełni. A słowo Boga domagało się od niego opuszczenia wszystkiego, swej ojczyzny, ziemi, rodu, do którego należał, swego klanu, także swoich wierzeń. Abraham całkowicie zaufał jednak Bożemu Słowu i udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. I w tym jest zasadnicza racja Bożego błogosławieństwa, jakie stało się udziałem Abrahama i jego potomstwa. Usłyszał słowo i poszedł za nim. A więc niezwykła wiara i posłuszeństwo słowu Boga. To jest fundament błogosławieństwa Abrahama,
a w nim błogosławieństwa wszystkich, którzy go w tym naśladują. Dlaczego takie pierwsze czytanie? Dlatego, że wiara Abrahama i jego pójście za Słowem rozpoczyna historię Starego Testamentu. Natomiast u początku Nowego Testamentu nowy etap historii zbawienia rozpoczyna wiara Maryi. Dzieje się w jej życiu podobnie jak w życiu Abrahama, u początku nowego etapu historii zbawienia. Podczas anielskiego zwiastowania Maryja w wierze przyjmuje słowo Boga najpierw w swoim sercu i w niej ono, to słowo, które przyjęła dobrowolnie, świadomie, staje się w niej mocą Bożego Ducha ciałem. Wiara stała się źródłem jej błogosławieństwa, jej nieopisanej wielkości, godności, jako matki Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga. Początek wiary Abrahama i jego drogi, początek wiary Maryi, choć ona wierzyła w tego samego Boga, ale chodzi o wiarę w aspekcie już tym chrystologicznym, że pocznie i porodzi Syna Bożego, rozpoczyna nowy etap historii zbawienia, w którym jesteśmy i zbawiamy się. Błogosławieństwo swej matki potwierdził sam Jezus. Wcześniej uczyniła to Elżbieta, błogosławionaś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Ale w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, który potwierdza błogosławieństwo matki. Pewna kobieta z tłumu, kiedy Jezus nauczał, bezimienna, woła głośno pod adresem Maryi: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. I Jezus w odpowiedzi co powiedział? Owszem, tak. Tytułem błogosławieństwa jest macierzyństwo matki jego, Maryi, ale dodał drugi tytuł, swoje błogosławieństwo, błogosławieństwo ewangeliczne. Ona jest błogosławiona, dlatego że słuchała i zachowywała Słowo Boże. Nie tylko była jego matką, nie tylko go porodziła, ale otwarta była na Boże Słowo, które przyjmowała i zachowywała. To Słowo, które usłyszała w scenie zwiastowania, a potem to, które się pojawiało na jej drodze, kiedy towarzyszyła Jezusowi, choć go nie szła za nim, ale towarzyszyła w jego misji zbawczej, aż po krzyż. Moi drodzy, chcąc iść w ślady błogosławionej Maryi, matki i orędowniczki naszej, trzeba nam pamiętać o tym podwójnym tytule jej błogosławieństwa. Ono także odnosi się do nas. Pierwszym tytułem błogosławieństwa jest macierzyństwo. Ten tytuł odnosi się bardziej do kobiet, co wcale nie oznacza, że ten rys macierzyński całego Kościoła winien udzielać się także mężczyznom, wszystkim. Macierzyństwo. Ono dziś, jak patrzymy na świat, potrzebuje szczególnej troski i opieki. No bo życie gdzieś gubi się. Życie gdzieś zanika. W pierwszym rzędzie dotyczy to błogosławieństwo każdej kobiety, która staje się już błogosławioną przez samo poczęcie. Mówimy o niej, jeżeli jest w takim stanie, że jest w błogosławionym stanie. Czyli jest błogosławiona. Macierzyństwo nie przestaje być nigdy tytułem dla błogosławieństwa dla matki. Jeśli kobieta staje się, tu trzeba to dodać, bezżenna dla Królestwa Bożego, to wówczas jest błogosławiona, ale w tej nowej ekonomii zbawienia przez macierzyństwo duchowe, dla Królestwa Niebieskiego. Dziś wiele kobiet ucieka dobrowolnie od macierzyństwa i tego, i tego duchowego także pewno, pozbawiając się tym samym naturalnego tytułu do błogosławieństwa. Chcąc dziś uzdrowić małżeństwo, rodzinę, Matka Boża Śnieżna jest królową rodzin. Potrzeba również, no właśnie,
tutaj jakiegoś wielkiego wysiłku nie tylko kobiet, niewiast, ale także mężczyzn, ojców. Przecież ojciec chroni życie dziecka przez to, że chroni, opiekuje się matką. Docenić macierzyństwo, a przez to ojcostwo i odwrotnie, to jest podstawowy warunek do błogosławieństwa. Nie będziemy narodem szczęśliwym, jeżeli no właśnie ten tytuł błogosławieństwa gdzieś zostawimy na boku. I ze strony kobiet, i ze strony mężczyzn. To jest pierwsze błogosławieństwo na bazie stworzenia. Na bazie stworzenia samego. Czyli błogosławiona jest Maryja, Jezus to potwierdza, bo stała się matką Jego przez macierzyństwo. Przyzywajmy Królowę Rodzin, którą tutaj czcimy, aby pomogła nam w wypełnianiu tego pięknego powołania. Bycia matką, bycia ojcem, bycia rodzicem. To jest źródło do błogosławieństwa. To nie jest ciężar, trud. Owszem, tak, jeszcze o tym wspomnimy, ale to jest, powiedzmy, punkt wyjścia. Jeżeli ktoś ucieka świadomie od podjęcia tego trudu, wybierając oczywiście, jeżeli wybiera macierzyństwo duchowe, ojcostwo duchowe, to także jest trud rodzenia, ale rodzenia duchowego dla życia Bożego. A matka, która rodzi, podejmuje właśnie ten wielki trud, ale to jest źródło jej błogosławieństwa. I to jest pierwszy tytuł błogosławieństwa Maryi. Jeżeli patrzymy na nią, czcimy ją dzisiaj, to ten tytuł także dotyczy nas. Mamy być błogosławieni przez macierzyństwo i ojcostwo, fizyczne albo duchowe. Dołączając swoje ewangeliczne błogosławieństwo, Jezus chciałby na wzór Jego matki błogosławieni byli wszyscy, ale przez drugi tytuł. Jezus go dodaje. Owszem, Maryja jest błogosławiona, bo jest matką, ale błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. A pośród nich pierwsza jest Maryja. Święty Łukasz w Ewangelii bardzo często to podkreśla. Więc to słuchanie i zachowywanie Słowa jest źródłem błogosławieństwa, szczęścia po prostu. A dlaczego ktoś powie, słucham Słowa Bożego? To nie tylko słucham i przyjmuję do wiadomości. Otwieram się na Jego zbawczą moc. Czyli ta moc Słowa mnie uszczęśliwia. W jakim sensie mnie uszczęśliwia? Bo mnie oczyszcza, bo mnie umacnia, pokazuje drogę, daje światło. Czyli jestem lepszy, szczęśliwszy, jeżeli przyjmuję Boże Słowo. Należy je przyjmować w tych dwóch postawach. Słuchania, a następnie zachowywania, realizowania w życiu. Bo co z tego, że ktoś słucha, a nie wypełnia? Buduje na piasku. Ten, który słucha i wypełnia, jak powiedział nasz mistrz, buduje na skale. Wielkim brakiem dzisiaj wielu chrześcijan jest nie tylko nieznajomość Bożego objawienia, ale także brak wiary, że Słowo Boże jest skuteczne i zbawcze i może zmienić życie. A przede wszystkim, i to jest chyba u początku, przemienić, oczyścić naszą świecką mentalność. Dlaczego ludzie tak albo inaczej się zachowują? Bo dziwimy się czasami, a dlaczego on tak postępuje? Po prostu nie ma kontakt z Bogiem, z modlitwą, z objawieniem Bożym. Moi drodzy, największą radość sprawimy Maryi, kiedy wraz z nią będziemy słuchać i zachowywać Słowo Boże. To jest jej największa radość. W nim szukajmy błogosławieństwa, a więc poznajmy Boże Słowo, czytajmy Go, módlmy się Nim, indywidualnie, w małych grupach, w rodzinach. Nie odrzucajmy myślenia na ten temat, nie odkładajmy decyzji. Taką możliwość daje nam choćby parafialna grupa biblijna, która pod kierunkiem kapłana zapewnia regularny kontakt z Pismem Świętym. Zachętą do bliższego zainteresowania się Bożym objawieniem będzie kongres biblijny, jaki w jesieni odbędzie się tutaj w Jarosławiu w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w sobotę 19 października, początek godzina 10. W imieniu dzieła biblijnego
serdecznie już zapraszam wszystkich do udziału w tym ważnym wydarzeniu wiary. Będziemy go przeżywać pod hasłem Panie, uświęć nas w prawdzie. I jeszcze ostatnia kwestia. A więc to drugie źródło błogosławieństwa, czyli słuchanie, zachowywanie Bożego Słowa. Życie i wiara. Życie i otwieranie się na wolę Boga. Bo bez tego nie można przeżyć dobrze życia. Jeżeli tylko wolę swoją pełnimy, realizujemy jakieś swoje plany, no to się nie spełnimy. Nie będziemy szczęśliwymi do końca może. Nie będziemy właśnie błogosławionymi. Ale moi drodzy, zauważmy na koniec jeszcze jedną kwestię. Nawiążę do drugiego czytania. To jest ważne pouczenie Apokalipsy. Ten fragment, który usłyszeliśmy z Apokalipsy świętego Jana, poprzez takie obrazy jak nowe niebo, nowa ziemia, miasto święte, nowe Jeruzalem, ukazuje rzeczywistość Kościoła, ale już po tamtej stronie, czyli w wiecznej relacji przymierza z Bogiem, gdzie ten Kościół, wspólnota wierzących doświadcza już pełni szczęścia. Wszyscy zmierzamy do tego miejsca, do tej rzeczywistości. I tę szczęśliwość niebieską, to błogosławieństwo nieba, Apokalipsa ilustruje przez wzmiankę o tym, że tam nie będzie czego. Trudu, cierpienia, łez, śmierci. Tak będzie już na zawsze, kiedy przeminie ten świat. A świat przemija dla każdego z nas chwilą naszej śmierci. A na końcu świata no to przeminie dla wszystkich. Jednak do tej nowej, błogosławionej rzeczywistości, moi drodzy, idziemy przez ziemię. I znowu byłby rzeczywiście jakimś utopistą ten, który by chciał przejść przez ziemię, bawiąc się, szukając szczęścia poza Bogiem i uważał, że go nie dotknie żadne cierpienie, żaden trud, żadna przeciwność. Szuka szczęścia. Fantasta po prostu. Jeżeli idziemy przez ziemię, to do tej nowej, błogosławionej rzeczywistości, do tego szczęścia niebieskiego, to idziemy w trudzie, w walce. Apokalipsa pokazuje to zmaganie się dobra ze złem. I w to zmaganie musimy wejść. Czyli te tytuły do błogosławieństwa, one są zagrożone. Dlaczego? No bo trzeba wysiłku, trudu, cierpienia, żeby być matką, ojcem. To nie jest takie hi-hi proste. Trzeba się zabrać do wysiłku, trudu. A ktoś ucieka od tego cierpienia, trudu z tym związanego, szuka szczęścia, no nie wiadomo gdzie, w czym. No to ani nie będzie szczęśliwy sam, nie uszczęśliwi innych, no i straci to szczęście wieczne, ostateczne, prawda? Nie dojdzie. Czyli jeżeli dążymy, tak samo jeżeli chodzi o wiarę, otwieram się na Słowo Boże, czytam, szukam, a to wymaga wysiłku, no trzeba przyjść na spotkanie grupy biblijnej, a to się nie chce. Albo trzeba otworzyć katechizm, albo trzeba uklęknąć do modlitwy, prawda? To jest wysiłek, trud. Czyli no właśnie błogosławieństwo przychodzi, tak, ale na ziemi przychodzi w trudzie, w cierpieniu, w męce, w bólach. I jeżeli właśnie w tej sytuacji jednak ufamy Panu Bogu, otwieramy się na Jego miłość, tak jak Maryja, no to wówczas doświadczamy już tutaj błogosławieństwa, już tutaj. I to błogosławieństwo, które tutaj doświadczamy, jest zadatkiem tamtego błogosławieństwa. Stąd ksiądz arcybiskup już to wspomniał. Na końcu naszej liturgii będzie ten znak poświęcenia drogi krzyżowej i tych stacji różańcowych. Właśnie to jest właśnie ten motyw, że do błogosławieństwa, do szczęścia idziemy w trudzie, w zmaganiu. Czasem ta droga jest krzyżowa. W różańcu łączymy te różne tajemnice swego życia z życiem Jezusa i Matki. W różnych sytuacjach, prawda? To jest właśnie samo życie. Ale jesteśmy w drodze do wiecznego szczęścia. Na końcu, w tym fragmencie dzisiejszym, Bóg mówi: oto wszystko czynię nowe. Patrzcie, a dlaczego czas teraźniejszy? Czy uczyni dopiero na końcu świata? Nie, już. Czyli w tej rzeczywistości ziemskiej On czyni wszystko nowe. Czyli
znakiem tej nowości jest dla nas Maryja, Matka Syna Bożego, wspaniała brama niebios. Dziś zaprośmy ją na nowo do siebie w swoje życie. Ona jako nasza najlepsza matka, która przekroczyła już bramy niebios z duszą i ciałem, bo jest w niebo wzięta, będzie nam wskazywać cel i kres naszej wędrówki. Niech nam towarzyszy swoją duchową opieką i pomaga, byśmy stawali się prawdziwie szczęśliwymi i błogosławionymi. Wołajmy więc z ufnością, pociągnij nas, Maryjo, za Tobą pobiegniemy.